Hejka na moim kanale. To jest trzecia część filmiku odnośnie jak wykonać prosty sweterek z dekoltem w literkę V, albo inaczej zwanego dekoltem w serek, na rozmiar one size. Wszystkie dane są zawsze w opisie odnośnie wełenki, odnośnie wymiarów. W tej części pokażę Wam, jak zakończyć dekolt z tyłu sweterka oraz jak wykończyć tutaj właśnie cały dekolt tą plisą w ściegu ściągaczowym. Tutaj zobaczcie, jak to wszystko fajnie nam wygląda. Jest troszeczkę inaczej niż w tym dekolcie, gdzie pokazywałam z chyba 3 filmiki temu odnośnie włóczki alpaka silk, ponieważ tam nie było plisy, która tutaj występuje. Ale projekt jest ten sam, no i zobaczcie też różnicę, pokażę dokładnie zaraz na zdjęciach, jak wyszła ten projekt z tej innej wełenki, z Dropsa Sky. Także zapraszam do oglądania i życzę miłego dziergania. Słów o tym, jak zakończyć dekolt z tyłu sweterka. Przerobiłam sweterek ściegiem jerseyowym z tyłu do wysokości 53,5 cm. I teraz będziemy zakończać 1 raz 26 oczek i 1 raz 2 oczka z obu stron dekoltu. Wobec czego najpierw przerabiamy 44 oczka do momentu, kiedy będziemy zamykać te 26 oczek. Oczywiście będziemy zamykać na stronie prawej i po przerobieniu na prawo 44 oczek będziemy zamykać pierwszy raz 26 oczka. Jednak standardowo pierwsze oczko ściągamy, drugie przerabiamy na prawo i przeciągamy te oczko przerobione przez to wcześniej ściągnięte. Następne przerabiamy na prawo i przeciągamy przez to wcześniejsze. I tak 26 oczek. I po zamknięciu 26 oczek przerabiamy ten rząd do końca. I z tej strony też będziemy mieli 44 oczka. Dochodzimy tutaj do końca. Odwracamy na lewą stronę. Przerabiamy na lewej stronie do początku dekoltu. Doszliśmy do początku dekoltu, odwracamy na prawą stronę i zamykamy dwa oczka. Raz i dwa. I po zamknięciu przerabiamy rząd do końca. Doszliśmy do końca rzędu i teraz musimy przerobić tak, żebyśmy mieli tył naszego sweterka równy z przodem, czyli też, żeby z tyłu było 55 cm. U mnie to będą dwa rzędy. Jeszcze. I zamykać będziemy 42 oczka na ramię. Na stronie lewej będziemy zamykać, tak samo jak z przodu zamykaliśmy ramię na stronie lewej. I zamykamy ramię z jednej strony. I później będziemy przerabiać drugą stronę, czyli zamkniemy tam też dwa oczka i będziemy tak samo przerabiać te kilka rzędów i zamykać na tej samej wysokości też 42 oczka z drugiego ramienia. Mam nadzieję, że to jest dość dobrze wytłumaczone. A więc ja zamknę i później oczywiście zszyję przód z tyłem i zajmiemy się dzierganiem ładnego dekoltu do tego sweterka.
Sweterek mamy zszyty, tył z przodem, co jest ważne, i będziemy teraz wykonywać plisę tego dekoltu w serek. Będziemy nabierać oczka na stronie prawej naszego swetra i zaczniemy od tyłu. Będziemy potrzebować do tego druty 4 mm, ten, który robiliśmy nasz ściągacz, i najlepiej jakby były na żyłce 40. Myślę, że 60 też byłaby dobra, ale im mniejsza, tym lepiej, ponieważ będziemy przerabiać ten dekolt na okrągło, bez szwu, wobec czego druty na żyłce są tutaj nieodzowne. I pokażę, jak nabierać. Zacznę od tyłu naszego swetra i będziemy nabierać te oczka. Zobaczcie, tutaj jest ten łańcuszek zamykanych oczek, które zamknęliśmy wcześniej na dekolt. I jeżeli chodzi o tył, to jak widzicie, każde oczko ma nitkę, która jest jakby z przodu prawej strony i tutaj bliżej lewej strony. Tak, ta nitka bliżej prawej strony i nitka, która jest bliżej lewej strony przy tych zamkniętych oczkach. I żeby ładnie wyglądało z tyłu, będziemy nabierać oczko i nitkę, biorąc od spodu te oczko zamknięte bliżej prawej strony swetra i przeciągamy przez to nitkę. Oczko bierzemy tutaj drutem od spodu nitkę, tutaj bliżej tej prawej strony, i przeciągamy nitkę. O, widzicie? Mam nadzieję, że to ładnie widać. To jest bardzo ważne. W tym momencie z tyłu ten nasz dekolt będzie wyglądał tak, jakby właśnie wychodził z swetra, a nie, że będzie odcięty przez dodatkową nitkę, która by się utworzyła w momencie, kiedy byśmy nabierali te oczko od środka. Bo zobacz, teraz, mam nadzieję, że to będzie widać. O, zobaczcie, teraz to ładnie, płynnie przechodzi nam dekolt w tył i nie widać odcięcia. Natomiast jeżeli byśmy nabierali tutaj od środka, o tą nitkę, która jest bliżej lewej strony. Nabiorę kilka. O, to może tutaj widać różnicę, tak? Tworzyłaby nam się wtedy taka linia, która by świadczyła właśnie o odcięciu tego dekolta. Tego chcemy uniknąć. Nawet z czego z tyłu oczka nabieramy w ten sposób, że bierzemy tą nitkę, która jest bliżej prawej strony, jest to od spodu, ją podciągamy i bierzemy nitkę wiodącą. Tak? Czyli drut przechodzi od spodu tego oczka zamkniętego i zabiera nitkę, która jest z tyłu. A zobaczcie, tutaj już tył jest zrobiony i teraz z przodu. One tutaj są zamykane tak pod skosem i też nabieramy tą nitkę, która jest bliżej prawej strony z tego oczka. Tak? Jest może troszeczkę bardziej utrudnione, bo pod skosem są te oczka, mniej widoczne, ale o, tutaj zobaczcie, jest oczko i bierzemy te oczko, nitkę od spodu, bliżej właśnie tej strony prawej swetra. Naokoło. I tak nabierzemy 146 oczek. I teraz musimy tutaj zaznaczyć początek rzędu, bo będziemy przerabiać na okrągło. I będziemy przerabiać ściegiem ściągaczowym raz oczko prawe standardowo i raz oczko lewe dookoła. A w co drugim rzędzie będziemy zamykać trzy oczka
I te trzy oczka będziemy zamykać tutaj, tak jak wtedy odznaczyliśmy sobie środek naszego dekoltu z przodu. Tak, pamiętamy, że ten znacznik był i to było dość ważne, bo to będzie właśnie środek naszego dekoltu z przodu, i tutaj będziemy zamykać trzy oczka. Więc tak, najpierw jedziemy sobie ściągaczem cały rząd dookoła bez zamykania. To będzie pierwszy rząd. W drugim rzędzie zamkniemy właśnie te trzy oczka. I zaraz pokażę, jak to wykonać. Teraz zobaczcie. Pierwszy rząd przerobiliśmy dookoła ściegiem ściągaczowym i teraz mamy kolejny rząd. Doszliśmy do momentu tego znacznika z przodu, który wyznacza nam środek dekoltu z przodu, i ten znacznik przestawiamy dokładnie nad oczko wyżej, żebyśmy wiedzieli, które oczka zamykać. Tu mam te oczko. Dokładnie tutaj wbijam ten znacznik. I teraz mamy tak: oczko przed znacznikiem, oczko ze znacznikiem i oczko po znaczniku. Tak, te trzy oczka są dla nas teraz istotne. Przekładamy pierwsze oczko przed znacznikiem, oczko ze znacznikiem na drut prawy bez przerabiania. Oczko po znaczniku przerabiamy na prawo. I teraz przeciągamy te oczko przez te wcześniejsze dwa przełożone. Idziemy i przeciągamy. I mamy zamknięte trzy oczka przez przełożenie. I dalej przerabiamy dookoła, kończąc rząd ściegiem ściągaczowym. I kolejny rząd jest rzędem bez zamykania. Tę procedurę będziemy powtarzać 5 razy, czyli już raz zrobiliśmy rząd bez zamykania i rząd z zamykaniem i jeszcze 4 razy. I zobaczcie, znów mamy rząd z zamykaniem, mamy ten nasz znacznik, możemy go sobie przesunąć troszeczkę wyżej, tak, żebyśmy tylko wiedziały dokładnie, które to jest oczko. I mamy tak: oczko przed znacznikiem, oczko ze znacznikiem i oczko po znaczniku. No i pierwsze przed znacznikiem, oczko ze znacznikiem ściągamy z drutu lewego na prawy bez przerabiania. Te oczko ze znacznikiem przerabiamy na prawo i przeciągamy. Tutaj podważam sobie drutem lewym i przeciągamy te oczko przerobione przez te dwa wcześniejsze nieprzerobione. I mamy zamknięte kolejne trzy oczka w jedno. I drugi raz już to powtórzyliśmy i zostało jeszcze 3 razy. Czyli pamiętamy, że zamykamy 5 razy trzy oczka w co drugim rzędzie na nasz dekolt. Po przerobieniu 5 razy tego schematu, czyli rząd bez zamykania i rząd z zamykaniem, tak wygląda nasz dekolt, nasza plisa na dekolcie. Tak wygląda z przodu, z boku, z tyłu. I teraz będziemy ją zakańczać. Zakańczać oczywiście będziemy standardowo przez zamykanie. Takie jak ja zawsze tutaj na kanale pokazuję, czyli pierwsze oczko przekładamy, drugie przerabiamy na prawo i przeciągamy te oczko wcześniejsze przez to i przeciągamy to oczko przerobione przez to oczko wcześniejsze. Czyli zamykanie jest na prawo oczka, nitka wiodąca jest z tyłu i przerabiamy na prawo drugie oczko i przeciągamy je przez te oczko wcześniej przerobione. I tak zamkniemy wszystkie oczka. I teraz mamy już ostatnie nasze oczka, które będziemy zamykać. I już tutaj zamknęłam ostatnie. I teraz ucinamy nitkę trochę dalej. Przewijamy ją, przeciągamy ją przez to oczko.
odkładam sobie druty. I tutaj nawlekamy tą igłę, nawlekamy tą nitkę na igłę. I zobaczcie, mam taki, jakby zrobił się nam ząbek, tutaj zaczynaliśmy, tutaj kończymy i łapiemy tu te oczko, które pierwsze zamykaliśmy i łączymy z tym ostatnim. O, i proszę, widzicie? I zakończamy. I będzie ładnie zakończony nasz dekolt. I dekolt już jest gotowy, tak wygląda. Zobaczcie tutaj z bliska, jak wygląda nasz przód dekoltu. Ładnie się tutaj komponuje z całym sweterkiem, ładnie z tyłu. I pokażę wam jeszcze z bliska. Życzę miłego dziergania i do zobaczenia w kolejnych filmikach.